Morskie oko. Wchodzą na drugą stronę. Ale ludzi na rysach. Mnie to nie wkurzało. Nie, ja bym się to uspokajało, no, ale mówię, jeden wieczór wtedy jak tam strzelali tych dział, bo oni już zaczęli po południu. Jeszcze tyle na, ludzi na rysach nie było chyba. Ale rosnę. Teraz mogę normalnie. No i przełęcz pod chłopkiem. Hura, hura, hura. Przełęcz pod chłopkiem, no. Widok na Słowację z przełęczy pod chłopkiem, na dole wielki staw chińczowy i szlak, który prowadzi na Koprowy, szczyt Koprowy. Balkonik na Koprowym. No i balkonik na Kazalnicy, pardon. Kazalnica. Ja już schodzę, ale są jeszcze tacy, którzy wychodzą na przełęcz pod chłopkiem. I chwała im za to. Bo mam luźne schodzenie, prawie nikogo nie ma. Najbardziej niebezpieczny moment, wąziutka ścieżeczka nad przepaścią. Trzeba cholernie uważać. Wspinają się na pionową Kazalnicę. Ale mało widać. Facetów po prostu. Wiem, że są dwa zespoły i właśnie nie wiem, czy to... który prawo jest. Nie. To są ci wyżej. Ale... nie wiem, czy to jest. Dwa białe kaski. A, biały i czerwony. A, a ten na dole biały, to na dole czerwony. A tam... teraz drugie zdjęcie, to są ci... no bo... na facet nisko. Nie wiem tak naprawdę, czy no. ten zespół, czy ten. Od rana tak spinałem się? Słucham? Od rana, no. I krzyczą do siebie, hasują. No krzyczą, że koniec, że... wszystko będzie wyciąg, kiedy... Nie, 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 nie,
Niedziela, 8 września 2013 rok, dzień trzeci. Idziemy na wrota Chałubińskiego. Przed nami mnich 2070, którego ominiemy, idąc na wrota Chałubińskiego. Czarny staw na tej półce powyżej morskiego oka i morskie oko. Czarny staw. Mnich widziany z boku, czyli od prawej łagodne podejście na niego. Właśnie nie. Zastanawialiśmy się, czy na wrota, czy na szpigot. Ale później. Byliście tam kiedyś? Wrota Chałubińskiego. Byliśmy na przełęczu. Tam idziemy. No ciężkie tam podejście trochę jest, ale warto. Dolinka za mnichem, ale wszystkie stawy, łącznie ze stawem Staszica, wyschnięte. Tam jest szpiglasowa przełęcz. Byłem tam w czerwcu. Wrota Chałubińskiego. Tam się drapiemy. Idą na mnicha. Wrota Chałubińskiego.
głowa. Słowacja widziana z wrot Chałubińskiego. Czerwone wierchy, Tatry Zachodnie, widziane z wrot Chałubińskiego. Przed nami staw Wyżne Temno-Smreczyńskie Pleso na wysokości 1716 wrota Chałubińskiego. My jesteśmy na 2022 metry. Patrz tu.